Jesteśmy w trakcie ostatnich dotknięć muzycznych płyty Pieśni Dusz. To jedne z najpiękniejszych pieśni, jakie usłyszałam każdego wyznania i wybrałam odpowiednio pieśni żydowskie, przedrozłomowego chrześcijaństwa, pieśni pasyjne, zmartwychwstańcze, pieśni piękną, żałobną, pochodzącą z prawosławia, pieśni chwały, pochodzącą z protestantyzmu i również bardzo radosną pieśń muzułmańską, która jest jedną z najradośniejszych na tej płycie. Inspiracją tej płyty jest kultura każdej z tych religii, albowiem człowiek inspirowany Bogiem tworzy. Spotykając się ze sobą samym, spotykając się z Bogiem w najintymniejszym miejscu swojego serca, w sakrum, ma iskrę i pozostawia po sobie poezję, malarstwo, rzeźbę, pieśni. My do tych pieśni dotarliśmy, zachwycając się innymi instrumentami niż te, które są dla naszej religii charakterystyczne, z innymi rytmami, z innymi barwami, skalami, czyli tym układem pół i całych tonów, z piękną poetyką, mistyką, a więc była to przygoda iście kulturalna, spotkanie z innymi kulturami, w innych religiach. Żyta szara w palmadyna, marabon jak hejrada. Na tej płycie wyjątkowe na pewno jest połączenie różnych, bardzo odległych od siebie epok w muzyce, ponieważ materiał, z którego korzystamy, jest czasem bardzo stary. Brzmieniem, z podejściem do muzyki super współczesnym, dzisiejszym. Korzystamy z brzmień elektronicznych, z procesów przetwarzania różnych dźwięków nagranych akustycznych. Są i gitary elektryczne, i akustyczne, i nylon tak zwany. Też w paru utworach wykorzystuję puzon, mój drugi instrument. Też było dla mnie to ciekawe, że miałem tutaj dość duży wpływ i mogłem się spełnić aranżacyjnie na tej płycie. Na początku w zaaranżowaniu tych utworów, teraz przy produkcji płyty w studio też razem to robimy. Wchodząc po kolei w każdy z tych utworów, każdy jest zupełnie inny, reprezentuje właśnie inne wyznanie, inną religię, czy nawet inną filozofię. Więc staraliśmy się jak najbardziej jakby wchodzić to i poznawać to. Wiele razy jeździłem tutaj właśnie do Krakowa na próby z Agnieszką i nasze rozmowy, te dwugodzinne podróże z Kielc do Krakowa. Agnieszka akurat czytała o tym wszystkim. Ona już dogłębnie starała się jakby poznać i wchodzić w temat. Ja dzięki temu właśnie też miałem przyjemność i wiele rzeczy się dowiedziałem, nauczyłem. Moim zadaniem razem z Witkiem tak naprawdę było aranżowanie i poszukiwanie, też zresztą zespołu w wielu przypadkach, poszukiwanie dobrego wyjścia z sytuacji, żeby połączyć to, co mamy stare albo całkiem obce nam, z tym, co jest nam bliskie i współczesne. Różnorodność na płycie polega na zmieszaniu się w poszczególnych utworach różnych stylistyk, też doborze utworów. Tutaj zasługa Agnieszki, że wybrała utwory, które pochodzą z bardzo różnych epok i też kręgów stylistyk muzycznych, co bo tu jest i zahaczamy o Bacha i w jakimś tam stopniu muzykę jazzową i też pojawia się świetna elektronika, którą Michał Braszak stworzył na tej płycie i sekcję dente, które z Rafałem gramy. I jest gitara typowo akustyczna, ale też jest gitara elektryczna, mocniejsze brzmienia, co powoduje, że utwory przechodzą
bardzo różnorodnie w siebie, nie tylko treściowo i kulturowo, ale też właśnie stylistycznie, muzycznie i jakby dynamicznie, że w zasadzie każdy utwór jest inny. Także pracuję nad jej promocją. Byście widzieli dobre łóżko, by dobrze się zaprezentowała, bowiem jest specyficzna. Chciałabym, żeby znalazła swojego odbiorcę, swojego wrażliwego odbiorcę.